dzisiejszym odcinku m.in. Helldivers 2. Zostań żołnierzem Helldiversów i zmierz się z siłami wrogiej galaktyki. The Inquisitor. Wstąp do armii inkwizytorów i egzekwuj wiarę Jezusa wśród niewiernych. Plane Accident. A może jednak wolisz zostać inspektorem badającym przyczyny katastrof lotniczych. Skull and Bones. Gra dla fanów Jacka Sparrowa. Oraz God Simulator 3. Co tu powiedzieć? Symulator z przymrużeniem oka. Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam, a to kolejny odcinek z serii Prosto z Pieca, w którym opowiem Wam o najciekawszych premierach, zapowiedziach lub aktualizacjach minionego tygodnia. Na koniec zaś tradycyjnie sprawdzę dla Was, co piszczy w promocjach, więc oglądajcie materiał do końca, bo może i dla siebie coś znajdziecie. A jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę, zostawcie suba, mnie będzie bardzo miło, a informacje ze świata gier i symulatorów dotrą do jeszcze większej liczby osób. Zapraszam także do sekcji komentarzy, gdzie możecie podzielić się ze swoimi refleksjami lub jakimś newsem, który być może przeoczyłem. Dodam jeszcze, że linki do wszystkich materiałów, z których korzystałem, są w opisie pod filmem, a teraz już nie przedłużając, zaczynamy. Czwartek 8 lutego przyniósł nam premierę dwóch ciekawych gier. Pierwszą, o której Wam powiem, to Helldivers 2 od PlayStation PC LLC. Producenci gry, czyli Arrowhead Games Studio, tak opisują ten tytuł. Helldivers 2 to trzecioosobowa strzelanka drużynowa, w której elitarne siły Helldiversów walczą o zwycięstwo w międzygalaktycznej wojnie o wyparcie kosmicznych zagrożeń z galaktyki. Walcz w perspektywie trzecioosobowej i korzystaj z różnego rodzaju uzbrojenia, takich jak pistolety, karabiny maszynowe, miotacze płomieni oraz korzystaj z manewrów, wieżyczki, naloty i tym podobne. To wszystko, aby ostrzeliwywać i likwidować siły wroga. Pełny opis dostępny w profilu gry na Steamie, gdzie możecie ją kupić za 169 zł w podstawowej wersji lub za 259 zł w edycji Super Obywatel. W momencie przygotowywania dla Was tego materiału dostępna jest oferta promocyjna na Instant Gaming, gdzie gra jest przeceniona o 25%. Z galaktycznych wojen przenosimy się do czasów XVI-wiecznych. The Inquisitor to napędzana fabułą przygodowa gra dark fantasy z elementami akcji i trudnymi wyborami moralnymi. Gra oparta na bestsellerowym cyklu inkwizytorskim autorstwa Jacka Piekary rozgrywa się w alternatywnej wersji świata, w którym Jezus nie umarł na krzyżu, lecz zszedł z niego i brutalnie rozprawił się ze swoimi wrogami. Od tamtych wydarzeń minęły wieki. 1500 lat później gorliwi inkwizytorzy strzegą czystości wiary, egzekwując silną ręką praw przesiąkniętego krwią Kościoła. A ty wcielasz się w jednego z nich. Gra, podobnie jak Helldivers 2, wyszła 8 lutego za sprawą wydawcy Calypso Media i jest dostępna na Steam w cenie 169 zł i 99 groszy w podstawowej wersji lub w cenie 219 zł i 99 groszy w wersji Deluxe Edition. W momencie przygotowywania tego materiału Instant Gaming proponuje ją w przecenie około 28%. Aby dopełnić informacji o Inkwizytorze, dodam, że producentem tego tytułu jest polskie studio The Dust S.A. W najbliższych tygodniach czeka nas kilka ciekawych premier. Wybrałem dla Was trzy z nich i o nich opowiem więcej. Zacznę jednak od przypomnienia, że już 14 lutego premierę będzie miała kolekcja trzech zremasteryzowanych klasycznych części Tomb Raidera. Jeśli się pospieszycie, kupicie całą kolekcję z 10% zniżką w cenie 125 zł i 99 groszy. Po premierze gry będą dostępne za 138 zł i 99 groszy za całą kolekcję. Więcej informacji o kolekcji Tomb Raidera mówiłem w poprzednim odcinku z serii Prosto z Pieca. Wszystkich, którzy go jeszcze nie widzieli, gorąco zachęcam do nadrobienia tych zaległości. Wróćmy jednak do meritum, czyli do trzech wybranych przeze mnie premierowych tytułów do nabycia już w najbliższym czasie. Chronologicznie najszybciej premierę będzie miał symulator z przymrużeniem oka, czyli God Simulator 3. I choć technicznie rzecz biorąc nie jest to nowa gra, bo miała już swoją premierę w 2022 roku, to jednak pierwszy raz mogą zagrać w nią użytkownicy serwisu Steam.
Cena tej premiery nie jest jeszcze znana, ale u konkurencji, czyli na Epic Game Store, jest dostępna w tym momencie w przecenie 40%, czyli za 75 zł i 60 groszy. Pozwolicie, że fabuły tej gry nie będę wam przedstawiał. Jeśli jeszcze tej gry nie znacie, to odeślę was do opisów na Steam czy Epic Games Store. Najgłośniejszą nadchodzącą premierą jest chyba Skull and Bones od Ubisoftu. Już w piątek, 16 lutego, każdy z nas będzie mógł spróbować zawładnąć wodami Oceanu Indyjskiego, stając się najgroźniejszym piratem na świecie. Ta gra akcji z otwartym światem przeniesie nas w czasy złotej ery piractwa, jak czytamy na stronie gryonline.pl. W trakcie zabawy wcielimy się w rozbitka, który marzy o zostaniu straszliwym piratem. Zaczynając ze skromną łajbą, stopniowo gromadzimy coraz większe łupy i budujemy swoją reputację od zera. Wszystko po to, by stać się prawdziwą legendą Oceanu Indyjskiego. W Skull and Bones można grać w pojedynkę, jednak tytuł rozwija skrzydła w multiplayerze. Produkcja pozwala na zabawę zarówno w wariancie PvE, jak i PvP. Gracze mogą tworzyć drużyny i wspólnie polować na kolejne łupy lub wręcz przeciwnie, brutalnie konkurować o łupy i wpływy. A jak to dokładnie wygląda, możecie zobaczyć już w tym momencie u mnie na kanale, bo od 8 do 11 lutego autorzy udostępnili wszystkim chętnym otwartą przedpremierową betę tej gry, więc każdy mógł już przetestować możliwości tego tytułu. I choć formuła serii Prosto z pieca nie przewiduje recenzji gier, powiem wam, że osobiście jestem tą grą zachwycony. Oprawa graficzna, wątek fabularny czy klimat samego żeglowania wzmocniony muzyką szans sprawia, że czuję się w tej grze jak pirat po udanym abordażu. Premiera Skull and Bones była co najmniej kilkukrotnie przekładana, co graczy delikatnie mówiąc mocno irytowało. Ale przynajmniej pozwoliło to producentom na tyle przygotować grę, że już Open Beta nie wskazywała, przynajmniej u mnie, żadnych błędów graficznych czy optymalizacyjnych. Co prawda przy pierwszym podejściu do Skull and Bones gra dwa razy wyrzuciła mnie do pulpitu, ale ciężko mi powiedzieć, czy to była wina gry, czy może OBS-a. Zwłaszcza, że w drugim odcinku wszystko już było w porządku. A teraz przejdźmy do najmniej przyjemnej części, czyli do cen. Gra zadebiutuje w Ubisoft Connect i Epic Game Store w cenie 249 zł za grę podstawową oraz 359 zł za edycję premium. Warto wspomnieć, że zakup edycji premium w przedsprzedaży pozwoli m.in. odblokować grę już 3 dni przed premierą. To co, widzimy się na morzu? 4 dni po premierze Skull and Bones, czyli 20 lutego, zadebiutuje w pełnej wersji Plane Accident, w którym gracz będzie mógł wcielić się w inspektora badającego przyczyny katastrof lotniczych. Będzie trzeba odwiedzić miejsce katastrofy, zebrać dowody i przesłuchać świadków. Ale co najważniejsze, na podstawie tego wszystkiego gracz będzie musiał wyjaśnić, czy wypadek był spowodowany czynnikami niezależnymi, czy przez błędy ludzkie. Jak już wspomniałem, gra zadebiutuje 20 lutego, a cena w tym momencie nie jest jeszcze znana. Dla porządku dodam, że producentem gry jest Right Peak Games, a wydawcami Duality Games oraz Heartbeat Games. A teraz czas na ciekawe aktualizacje. 6 lutego do wersji 1.25 został zaktualizowany Way of the Hunter. W patchu tym dodano stojaki statywowe pod niewiele mówiącą mi nazwą. Poprawiono także m.in. system pojawiania się zwierząt albinosów, melanistów i leucystów w taki sposób, by uczynić je rzadszymi. Oczywiście zmian i wszelkich poprawek jest więcej, ale tu już odwołam się do linku pod filmem, gdzie wszyscy zainteresowani znajdą pełne informacje o aktualizacji. Ale to co warto jeszcze powiedzieć to to, że wraz z tą aktualizacją 6 lutego zostało wydane najnowsze DLC do Way of the Hunter, czyli Way of the Hunter Matariki Park. Dzięki temu dodatkowi będzie można odkryć magię Nowej Zelandii, przemierzyć tereny pełne pagórków lub wzgórz, czy zapuścić na nizinne obszary leśne. Krótko mówiąc, Matariki to jeziora, tamy, plaże, gęste lasy, strome wzgórza, ukryte jaskinie, rzeki, lasy deszczowe i cała gama zwierząt mających tam swój dom. Nowością jest także składana ambona myśliwska, którą będzie można użyć we wszystkich mapach Way of the Hunter. DLC z Matariki Park dostępne jest na Steam w cenie 45 zł i 99 groszy.
A jak już jesteśmy przy cenach, czas na informacje dla łowców promocji. Na Epic Game Store trwa wyprzedaż z okazji nowego roku księżycowego 2024. Z tej okazji jeszcze do jutra, czyli do 12 lutego do godziny 17 czasu polskiego, możecie taniej kupić takie tytuły jak Alan Wake 2, 20% taniej za 171 zł i 99 groszy, Avatar Frontiers of Pandora Gold Edition 33% taniej za 294 zł i 73 grosze, GTA 5 50% taniej, czyli za 64 zł i 99 groszy, FC 24 Standard Edition 70% taniej, czyli za 95 zł i 97 groszy, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition 33% taniej za 174 zł i 20 groszy. Dead Redemption 2 67% taniej w cenie 82 zł 46 groszy oraz wiele, wiele innych. Spieszcie się. Jeśli z wymienionych przeze mnie tytułów mieliście chrapkę na RDR 2 lub GTA 5, ale z jakichś przyczyn nie uda się Wam bądź nie udało wyrobić zakupem na Epiku, to nic straconego, bo na Steam do 22 lutego trwa wyprzedaż gier od Rockstar Games. Według materiałów możecie na niektórych tytułach zaoszczędzić nawet do około 70%. I tak przykładowo, Red Dead Redemption 2, 67% taniej, czyli za 82 zł 47 groszy. Grand Theft Auto 5, edycja premium, 63% taniej za 64 zł 71 groszy. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, 50% taniej, 134 zł i 50 groszy. Czy całą serię Max Payne, gdzie najdroższa z serii, część trzecia, jest przeceniona o 70% i jest w cenie 23 zł 70 groszy. Jeśli chodzi o aktualne promocje, warto jeszcze wspomnieć o dwóch dużych tytułach. Dla wszystkich miłośników kultowego Diablo, jego najnowsza odsłona, czyli Diablo 4, jest przeceniona o 40%. Dzięki temu podstawka jest w cenie 209 zł i 40 groszy, Digital Deluxe Edition 245 zł i 40 groszy, a Ultimate Edition za 275 zł i 40 groszy. Oferta ważna do 20 lutego. A tylko do 13 lutego możecie za mniejszą cenę poczuć emocje wyścigów Formuły 1. F1 23 jest w promocji 75%, dzięki czemu podstawka kosztuje 79 zł i 97 groszy, a to jest przecena z 319 zł i 90 groszy. Zaś wersję Championship Edition możecie nabyć w cenie 104 zł 97 groszy, co normalnie kosztuje 419 zł i 90 groszy. Jakby to powiedział pewien ze znanych youtuberów, robi wrażenie. Na koniec tradycyjnie zaglądamy na Epic Game Store, gdzie jak co tydzień pojawia się ograniczona oferta na bezpłatną grę. Tym razem mamy do wyboru nie jedną, a dwie gry. Jedna z nich to horror psychologiczny w stylu mangi, Doki Doki Literature Club Plus. Zaś drugi tytuł to gra akcji RPG pod tytułem Lost Castle, w którą możecie zagrać sami bądź ze znajomymi. Obydwie gry do pobrania bezpłatnie na wspomnianym Epiku do 8 lutego. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i że każdy z Was znalazł w nim coś interesującego dla siebie. Jeśli tak, to podzielcie się w komentarzu swoimi spostrzeżeniami. A jeśli chcecie kolejnych odcinków, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Mnie będzie miło, a seria niech się niesie po łączach YouTube'a. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć.